Początek jest piękny. Jest pięknym i jest... jest światłem. Idziesz w otchłań, idziesz w coś nieznanego, coś, co się otwiera. Wielki kosmos, wielka przyszłość. Początek. Ja nie wiem, ja nie pamiętam początku. Klezmerstwo to jest jakby rodzaj duszy, rodzaj pojęcia świata, pojęcia i siebie, i innych. I na, oczywiście na bazie muzyki żydowskiej, na jakiej zaczęliśmy tworzyć nasze przestrzenie, okazało się, że jest to bardzo dobry podkład. Dla nas zawsze bardzo ważne było to, żeby być klezmerem, a nie grać muzyki klezmerskiej. Nie lubimy tego typu szufladkowania i klasyfikowania w ogóle gatunków muzycznych. Dla nas muzyka po prostu jest muzyką generalnie, natomiast bycie klezmerem jest takim sposobem na życie, stylem życia. Mamy możliwość poznawać inne kultury, inną muzykę. I to jest to nasze klezmerstwo, przełożone na dzisiejsze czasy. Nigdy nie byliśmy zainteresowani jakby w bezpośrednim kopiowaniu tradycji. Zawsze chcieliśmy odnieść się w jakiś sposób do tej tradycji. No i nowe rzeczy dochodzą, które są cały czas inspirujące. Świat jest piękny jednak, muzyka dookoła i ludzie. Nas interesowała historia Kazimierza nie jako fakty, które kiedyś tam były, ale bardziej jako kontinuum, bardziej jako spuścizna, którą mamy teraz. Bardziej jako duch, o którego trzeba dbać, który daje ogromną energię, nie tylko nam. Ja myślę, że tu daje wielu ludziom, wielu artystom, którzy tu się przenieśli, którzy dzięki tej energii, dzięki energii ludzi, którzy tu mieszkali, dzięki energii kamienia, dzięki energii samego miejsca, mogą jakby na nowo tworzyć. Był taki moment w historii Kroke, kiedy bardzo poważnie myśleliśmy o przeniesieniu się z Krakowa. I wtedy nasi przyjaciele z zagranicy powiedzieli: super, fajnie, bo będziemy mieć was blisko, ale pomyślcie, czy możecie opuścić Kraków, czy możecie opuścić Kazimierz dla was samych. I to był jakby moment refleksji, to był jakby moment decyzji też, że nie, że jednak tu zostajemy. Bez względu na wszystko, że to jest za duży skarb dla nas, za wielka wartość, bo nie tylko egzystencjalne problemy tak naprawdę są ważne. Ważne jest coś, co ci daje radość, coś, co ci daje energię do życia. Tak, to.
Myślę, że miejsce powoduje pewnego rodzaju jakiś przepływ energii, która w tym momencie wzbudza w nas jeszcze takie właśnie jakby powiązanie wiary z tym wszystkim, co robimy, z publicznością, która w tym momencie jest razem z nami. Wtedy na pewno ma miejsce coś takiego jak właśnie taka religijna metafizyka.